Moi drodzy, witam Was znowu bardzo serdecznie i znowu witam Was tutaj z tego naszego saloniku, bo właśnie się wybieramy nad morze. Ewcze tam pakuje buty, bierzemy materac i będziemy tam sobie pływać. Nagrywam, uwaga. Igorku, zamknij. Basen zostawiamy, idziemy tam nad morze. Dom zamknięty. Sprawdzimy, fajnie. Aha, ten jest, kurczę, ja muszę wziąć ten. Igor, no weź to, bo ja muszę wziąć materac. Musisz wziąć to i to. A ja biorę materac. Ale jestem fajny. Fajny jesteś, no. Dobrze, że ten materac jest lekki. Bo by dopiero było. Dobrze, że nad morzem niedaleko. W zasadzie to chyba jesteśmy trzeci raz w Chorwacji i mamy najbliżej jest tutaj nad morze w sumie. Bo jeszcze tak blisko nie mieliśmy. Byliśmy ze dwa razy dalej. Też nie było znowu jakieś takie dalekie odległości, ale były dalsze odległości niż teraz. No i teraz... Tylko tyle, że tu kurczę jest stromo i później wchodzić pod tą górę to jest ciężko. Jednak pomimo wszystko, o, finkę jeszcze wzięliśmy, żeby sobie polatała. Tutaj mamy takie drabinki. Tu jedna, tu druga, no. Na takich fajnych skałkach. I będziemy sobie fajnie pływać takim fajnym materacem. Jak najbardziej. A tam za mną są dziewczyny moje i one już tu schodzą, bo one się wstydziły tutaj zejść. Mówią, że prywatne czy coś. Tu przecież nic nie jest prywatne. Gdzie ta FK idzie? Aha, tam. No dobrze. Oj. Zobaczcie, coś tam się pali. Coś tam się pali, moi drodzy. Ciekawe co. Nie, to coś się chyba pali. No. Coś się pali. Dobrze, że mają tutaj dużo wody w tym morzu. Dobrze, że ustalam z tego zdarzenia i możemy tylko patrzeć. No. Szopczuczyk? To nie zginie. Komu? No. On mówi, że zimno. Co ty gadasz? Zimna woda. Trzeba być w masce, krzyczy. Trzeba być ten. Dziewczyny się kąpią, nie taka zimna. Nie dotknie ty. Niech nie dotyka. Zobaczcie, widzowie, tu znowu chyba się coś pali. Ja już pokazywałem. Tak? Ale myślisz, że to się pali, czy to po prostu jakieś... Nie wiem. Wiem tylko tyle, że jest zimna woda. Zimna? Znaczy nie wiesz, jak się wejdzie, to pewnie będzie ciepła, nie? To pewnie. Fineczka. Ona do nią czeka. Ja będę miał znowu uda. Będziesz miał uda? Ja. Co? Zestrą się zaraz od tej A, bo może tu są jeżdżce, no? Bardzo dużo. Igor, chodź tu. Ja chyba nie. Igor, do brzegu. Co? Do brzegu płyń. Jaka to słona ta woda. I co dalej? Jest trochę ciężko. Opiłeś się wody? Nie. A few moments later. No i musiałem, moi drodzy, się szybko, kurczę, ewakuować stamtąd.
bo tak jak wam wcześniej mówiłem, trochę mnie uda obdarły od tych spodenek i jak kurde poczuły tej słonej wody, to już mnie tak zaczęły szczypać. No, ja tu widzą, mówię, a oni razem ze mną się ewakuowali wszyscy. No i to tak jest właśnie. Tak to jest, tam jak widzicie czarna chmura, ale to widać, ją chyba już ugasili, bo płomieni na początku tak trochę było widać, a później już coraz mniej i coraz mniej. I tu jeszcze trzeba uważać, bo tak jak wiecie Igor, zresztą ja też, bo Ewa to z Donią nie za bardzo, ale większość czasu jesteśmy pod wodą i na koniec, zawsze na koniec tego, na koniec tych wakacji, to zawsze kurde pierwszy raz i drugi raz ucho normalnie to mnie bolało. Za pierwszym razem nie mieliśmy antybiotyku, dojechaliśmy dopiero gdzieś tam do apteki i już coś miałem wziąć, ale mi samo przeszło, a za drugim razem już Ewa się zmądrzyła i wzięła mi takie kropelki i sobie zakroplałem. I ten, jakoś tam, jakoś to było. No a teraz zobaczymy jak będzie. Co? A, helikopter. No, no widzisz, przynajmniej mówię, że dużo, dużo mają tego. Dużo, wiesz, wody mają tutaj i blisko, no to szybko chyba ugaszą. The next day. Siemanko moi drodzy. Idziemy ze Wcią. Samego rana, chyba jest 6.30 czy jakoś, tak? Tak, 6.37 jest. 6.37 jest, a my się wybraliśmy z Finką i Zewcią do... Drenować łydki. Do sklepu kupić chleb, wiecie, tam na śniadanie. Coś tutaj niedaleko jest. Ja wiem, mówię, weź, zostaw tą torbę, weź tylko sobie samą portmonetkę, czy tam Polaris, czy tam wiecie co. Ja do ciebie będę ten... News, jak nie masz kieszeni czy coś. Nie, mówię, jak będzie za ciężka ta torba, to ci dam. Mówię, aha, rozumiem. Słuchaj, a propos... No. Polaris, może nie masz. Masz. Mam Polaris. Tylko nie wiadomo, czy tu hajs jest. Nie masz hajsu tu? Tu nie mam hajsu. Wzięła Polaris, wzięła torbę, a nie wzięła hajs. A mi też uciekła Finka wczoraj z tego. No, bo to jest takie wyślizgłe się. No dobra, dobra, to ja skoczę, bo... kapustę. Mam. Wziąłem 50 eurosów. Wiecie, bo u nas, to jak masz gruby hajs, na przykład 100, 200 gdzieś tak z rana, to wtedy możesz telefonem płacić, czy tam kartą, nie? A u nich to oni bardziej lubią gotówkę i moglibyśmy zapłacić w sumie telefonem, ale jak będą chcieli gotówkę i będą mieli wydać, bo jak nie mają wydać, no to bez problemu, ale to zawsze mają wydać, wiecie? To jest jeszcze taki kraj, że wolą, preferują gotówkę. Ja też preferuję gotówkę. No właśnie, no ja też oczywiście, jak najbardziej. Kartą to tylko tak za takie wydatki, wiecie, paliwo czy coś, to się tam zawsze płaci kartą. A, tutaj się budują, widzicie, ten jest w budowie dom, tamten, później tam koło nas na dole jest w budowie. Pierwsze co widzicie to rolety, jeszcze domu nie ma, podejrzewam, a tutaj rolety, a rolety już są. Rynny, kurczę, na samej górze. No i będą czaskać hajs. Tutaj jest nawet bankomat na takim zadupie, można sobie wybrać hajs. Sklep, moi drodzy, jest zamknięty. Przyszliśmy, a to jest zamknięty, ale jest na szczęście od 7, to jest 10 minut jeszcze, to poczekamy chwilę. Ale są skrupulatni. Od 7 i gdzieś i kurczę jest nieczynny jeszcze. No dobra. Zobaczymy. Ewa mówi, że chyba utnie sobie normalnie liść na tego aloesu i zrobi żel. No taki wielki, faktycznie on tu może kilkadziesiąt lat rośnie już, ty. Słuchajcie, zobaczcie, jaki gość, nie? No, i to ale... w tym tropiku. Ty, ale on jest chyba... Myślisz, że on jest wypełniony tym? A chyba ja. Oczywiście. No widzisz, taki potężny. I tam drugi, jak ten, jak jeszcze raz o, się oparzysz, drugi, no. To przyjdziesz tu, utniesz ten list i zrobimy... Kupiliśmy tak. Chlebek taki, widzicie jaki. Fajny. U nas kiedyś takie były, nie wiem czy pamiętacie, takie były okrągłe, teraz już tego nie ma chyba. Chyba, że gdzieś tam w jakichś takich piekarniach rodzinnych, chyba, że już piekarni rodzinnych nawet nie ma. Taką wodę, znaczy taki napój, taką wodę, taką bagietkę i trzy pączki, i cztery pączki. I za to wszystko 10 euro. Czy to warto? 45 zł dać za takie coś? No, to tylko wam mówimy, jak tu jest. Tylko, że wiecie, to było w takim sklepiku, gdzie w takim małym, lokalnym sklepiku, no to tu są ceny dużo wyższe niż w tym tomie, który jest dalej.
Już nie mówiąc o tych cenach, które są w Lidlu, jeszcze dalej, nie? Tam to już jest pewnie podobne ceny jak do nas. Tam to już jest za darmo w Lidlu rozdają. Dobrze, to teraz trzeba będzie sobie śniadanko robić i co? I kawkę. Dzisiaj takie śniadanko jest. Dziękuję. Nie wiem, czy ten ketchup czasami nie nawiązuje do flagi trochę tej chorwackiej. Pewno nawiązuje. Troszkę nawiązuje. Tak w ogóle, to włożyłem sobie dwa pączki, Ewa zobaczyła, bo włożyłem sobie ten i ten, co kupiliśmy dzisiaj, nie? Bo ten to jest wczoraj, z tego. Z Tomiego to jest. Z Tomiego. I Ewa mówi, ty będziesz dwa pączki jak? Ledwo cię spuścić z oka, mówi już. Nie można cię spuścić z oka, mówię. No, i mi kurczę wzięła tamtego, mówi jednego zjesz, tamtego tak, zjesz później. Jeden to ci wystarczy, a ty, ale on mówi do mnie, a tego drugiego zjem później. No, tego drugiego zjem później. Tam jest Dolia. Jeszcze bez makijażu to się zasłania. Nie, chyba. Nie? Dopiero wstała, wiecie, która jest godzina w ogóle? 8.35. 8.35 jest? To tak, zerwała. No jak my od 6 na nogach jesteśmy. No właśnie. W sklepie. Ale co? Ja się regeneruję szybciej od ciebie. Ale my tak, przynajmniej my sobie budzik nie nastawiam na 6. Po prostu... Można jeść się wyspał. Tak, idziemy o 22 spać. Tak, starzy jesteśmy. Ja, mamy, przecież ponad 40 mamy już. Kto? Ponad 40 mamy. Tam. Ty nie masz jeszcze? Nie, nie mam. 40, powiedziałam, że pod 50. Uspokój się, bo tu będę musiał ciąć film później. Piesek to zawsze się gdzieś wciśnie, wiecie? Zawsze się gdzieś piesek wciśnie. Hej, halo piesku. Piesku. No. Zawsze się wciśnie. W końcu nadszedł ten czas i ta pora, gdzie moje towarzystwo się zebrało i jedziemy na jedną plażę. Później pojedziemy na targ do Trogiru zakupić różne rzeczy. Później pojedziemy na hamburgery, bo tam w jednym lokalu są dobre hamburgery. I miejmy nadzieję, że to wszystko uda się ziścić. Uda się załatwić. Właśnie, tego słowa mi brakowało. Nie ziścić, bo ziścić to można marzenia, a to nie jest marzenie, tylko to jest normalna, rzeczywista rzecz na wakacjach, którą właśnie my robimy. Ale jest fajniejsza. No. Czy ja lepiej wyglądam w tej bluzce, czy fajnej? Czy w tamtej? Było pytanie. W tej wyglądasz ok, może być. Zaraz zobaczycie drugą. Dobrze, zaraz zobaczycie drugą. Już widziałam. No dobrze, niech leży. Czekasz, wyjedziemy chyba. To jest druga, ona zasłania tylko szyję. Fajna jest. Ta taka bluzka. Czy kiedyś były takie bluzki? Ja nie kupiłam bluzkę. Bardzo ładnie. To ubierz, zobaczymy. O, widzicie? I to jest właśnie ta bluzka. Elegancki ten topik. I się... Przecież dla mnie to jest taka sama jak i tamta. Tylko, że w jakieś... Tylko, że w jakieś paski, a ta jest w nie paski. To jest A few moments later. To już, moi drodzy, trzecia plaża, którą odwiedzamy i każda jedna była zła. Teraz jedziemy na czwartą, bo tam albo nie idzie dojechać, albo nie wiem, co się dzieje, ale zobaczcie, jaki widoczek tutaj przynajmniej za mną jest. Fajny, nie? Ci to się boją po takich drogach, bo wiecie, tutaj się droga już kończy. Tu się kończy, tam się zaczyna kamienista, tam jest jakiś kamieniołom czy coś. Także jedziemy na Arbanię, bo Ewka ustawiła nawigację teraz na Arbanię. Dobrze, że mam mały samochód, to jakoś to mały w porównaniu do tych, bo tutaj tirami jeżdżą, wożą jakiś kamień czy coś. O, widzicie? Właśnie jeden jedzie. Ewcia, ustawiłaś? Tak, już dawno. Arbanię? Czekam już dawno na ciebie. Ale kurde, bo musiałem widzom pokazać, taki fajny widoczek jest tam. Nie wiem, czy to odda w ogóle kamera. Nie odda. Może i nie odda, ale... Może ale może będzie dobrze, widzowie, to wam troszkę zbliżę tutaj. Pyk. I jeszcze raz pyk. No jest fajnie ogólnie rzecz biorąc. Ja bym prosił bez takich tekstów, no. Co mówisz? Co jest? Gdzie? Nie, to jest brudne, zobacz. Oszalałaś. Oni myślą, że porysował mi ktoś samochód. Co za to jest? Nie mam pojęcia. O kurde.
otwiera w jedno miejsce. No, Sławek, może zasłonimy. Aha, ja już zamknąłem. A może byś tak stanął na patelni i teraz... To nic nie daje, takie zasłanianie. W końcu udało się stanąć na takim parkingu i do pana chyba trzeba iść zapłacić, co? Czy co? Parking tutaj kosztuje 10 euro, jakbyście chcieli. Także na cały dzień, oczywiście na cały dzień, bo tam godzina to pewnie nie. Ale my tutaj będziemy kilka godzin. I czy 5 godzin, czy cały dzień, to nieważne. Gdzie idziemy, tam czy tam? Mamy plażę. Mamy restaurant. Mamy wszystko. Byliśmy już tutaj kiedyś. Kto ogląda wszystkie odcinki, to wie, że byliśmy tutaj 2 lata temu. Możemy iść nie wiem gdzie. No to możemy iść tam. Oczywiście. Zapraszam. Czego nie ma? Dobrze jest. Tutaj jest daleko, wiecie, daleko można wejść. Daleko można wejść, nie jest tak głęboko. Także jest ogólnie rzecz biorąc spoko. Można się posilić tutaj pizzą czy czymś. Ogólnie jest fajnie. Nie wiem, czy to wolno kartami płacić w tym lokalu. Nie musimy, bo ja mam 40 euro. Ile? 40. Wystarczy nam na picie i jedzenie. Ja już tam zapłaciłam. On by chciał, żeby ciągle było tyle samo. A to tak nie jest. 40 euro nam wystarczy? A myślę, że tu nie można kartami? No nie wiem. A co, zawsze mieliśmy gotówkę tu? Nie przypominam sobie. Do tyłu przesuń. Igorku, pomóż tacie. Gdzie ty jesteś? Tylko te boki rozłóżcie na szerokość. Grzeją, nie? Włosy. Musicie te boki rozciągnąć, bo ostatnio wam 3 nie weszły maty. Przez to właśnie. Kto? A czemu niepoważnie? Ja mu tu kazałam. A co? Ale niepoważnie, że ich maty nie wiedzieli wczoraj. Tylko rozstawili na stół i poszli. Z Igorem razem poszli. A, no bo oni nie rozciągnęli tego dołu. To ja im mówiłam. Już później. Teraz poproszę mnie, to jest dobrze. Muszą 3 maty wejść. Zawsze weszły 3 maty. To co za problem? Od zabaw jest tam. Nie pamiętam, ile kosztuje. Woda, ten plac zabaw. A, to wtedy pewnie inaczej kosztował. Cieplejsza tu jest woda niż tam u nas, ci powiem. Nie, bo tu jest bardzo długo płytko i no. Chyba z tego powodu to jest. No właśnie. No. Ale kamule są, ale nie są takie wyślizgane. Co? Kamule nie są takie śliskie. Śliskie są, tylko akurat ty może nie trafiłaś. Śliskie są? No. Może ja mam lepsze buty. Może. Mało ludzi dzisiaj coś jest. Mamo, nie wytrzymam z tym sznurkiem, nie? Chyba siedzą... Co z tym sznurkiem robiłeś wtedy, że on tu mi nie tylko? Chyba siedzą w domu, nie wiem. A tutaj masz tak, a tu masz tak. To ja wiem, może to tak trzeba zrobić. Wtedy nie będzie dyndał. Ja kurczę, przypomniałem, że przecież ostatnio tutaj żeśmy kartą płacili, także można kartą. Ja, bo Ewka mówi, że tutaj... A, tutaj pizza jest, ona taką ma ochotę na pizzę, jak tutaj przyjechała, że mówi... Żeby sobie chciała gdzieś tego, a ja tam za pizzą nie przepadam, wolę jakieś tam z fast foodów, jakieś tam burgery albo coś takiego. A ona mówi, że chciałaby pizzę. No to jak chciałaby pizzę, to tutaj pizzę ma. Jedliśmy je 2 lata temu, jest bardzo dobra, więc może sobie zjeść. Takie kamule tutaj też są. Woda. Woda kryształ. Woda jest fajna. Ciepła, tylko słona. Nad wyraz słona. No. Jest głęboko czy nie?
stoisz normalnie? O, to za płytko. Tak myślę. No chyba, że... Chyba, że się... Dobra, jak już to będzie. Chyba, że się zaraz wynurzysz. Dobra, to bardzo. Woda przejrzysta. Jak? Dalej to jest głębiej. No widzisz, mówiłem, że przy tym to będzie mniej wody, a dalej, im dalej, to tym głębiej.